Cześć, monorepo czy multi repo? Jest to pytanie, które nastręcza wiele trudności programistom, zwłaszcza że trzeba rozważyć wiele za i przeciw. W dzisiejszym odcinku skupię się tylko na jednym z nich, na monorepo oraz na narzędziu LERNE. Na początku warto się zastanowić, jaka jest faktyczna różnica między monorepo i multi-repo. I na początku wyglądają dość podobnie, ponieważ mamy silny podział na podprojekty logiczne. Tylko różnica jest taka, że na monorepo wszystko znajduje się na jednym repo, a na repo każdy z tych projektów znajduje się na osobnym repozytorium. I nieprzypadkowo przypadkowo tutaj jeszcze monolit, ponieważ wielu ludzi widząc, że monorepo to jest jedno repozytorium, to traktuje to jako jeden wielki monolit, a to jest nieprawda, ponieważ monorepo nadal ma silny podział na logiczne podprojekty, podczas gdy monolit jest jednym wielkim czymś. I film, które stosują monorepo, jest całkiem sporo. Z wielkimi graczami na czele, zwłaszcza bardzo często jest cytowany przykład Google'a, i wydaje mi się, że on najczęściej jest cytowany, dlatego że oni chyba dysponują największym repozytorium bo jest ono wielkości, jeżeli dobrze pamiętam, 80 terabajtów. I teraz jest pytanie, jak w ogóle radzić sobie z takim repozytorium, z takim wielkim? I tak naprawdę oni mają swoje własne narzędzia, które pozwalają im widzieć jakby drzewo repozytoriów, ale niekoniecznie ściągać je w całości. I dla przykładu, jeszcze ile jest bibliotek, które stosują Monorepo, a w tym przypadku przy użyciu Lerny, jest tu całkiem sporo, wiele znanych bibliotek, jak Bubble React-up, App, React, React, Router, Jest, Storybook. Więc jak można zauważyć, Monorepa są całkiem popularne. I teraz możemy się zastanowić, w jakich aspektach Monorepo jest lepsze. Ja wypisałem pięć takich, które moim zdaniem Monorepo ma przewagę. I pierwszym jest kolaboracja, która sprowadza tak naprawdę do pull requestów. W przypadku monorepo, jeżeli wprowadzam przekrojową zmianę przez cały system, to stworzenie jednego pull requesta i pokazanie, gdzie te zmiany zostały wprowadzone, jest całkiem proste. Gdzie w przypadku multi-repo jest to już dużo trudniejsze, ponieważ mamy wiele paczek i zwłaszcza jeżeli wprowadzimy zmianę w jakiejś paczce korowej, która jest wykorzystywana przez inne repozytoria. Tak naprawdę trzeba będzie stworzyć jedno repozytorium, później jak zaupdateuje paczki, to kolejne i tak dalej, i tak dalej, co jest dość uciążliwe w pewnym momencie. Właśnie tym drugim aspektem jest publikacja tych zmian, czyli w Multi-repo jest to dość proste, bo wszystko znajduje się w jednym miejscu i propagowanie zmian jest banalne, podczas gdy dla multi-repo jest to dużo bardziej uciążliwe. Niektórzy pewnie powiedzą, że to jest kwestia tylko organizacji i organizacji pracy, organizacji kodu, aczkolwiek mimo wszystko dla multi-repo jest to dużo wolniejsze. Mamy Discoverability i to bardziej odnosi się do znajdowania już gotowych rozwiązań, reużywalnych rozwiązań. W przypadku multi-repo jest to dużo łatwiejsze niż w przypadku szukania po multi-repo, zwłaszcza, że aby wiedzieć, gdzie Szukać. refaktoryzacja wszystko mamy zorganizowane w jednym repozytorium, refaktoryzacja jest dość prosta, ponieważ propagacja zmian jest prosta. Gdzie dla multi-repo jest to dużo trudniejsze ze względu na te poprzednie aspekty. I ostatni taki, taki aspekt to jest friction, czyli tarcie. Ja to dość często nazywam zjawiskiem lepkości, ponieważ jest bardzo podobne do zjawiska lepkości kodu, które mówi, że stosowanie złych praktyk jest dużo, trudniej, jest dużo łatwiejsze niż stosowanie dobrych praktyk. I to objawia się w taki sposób, że jeżeli czasami widzimy, że możemy wprowadzić jakąś zmianę, która może być wykorzystana w innych repozytoriach, albo na przykład wyodrębnienie jakiegoś rozwiązania do paczki korowej i, i reużywanie go. Stwierdzamy, kurczę, trzeba tak naprawdę wprowadzić zmiany w jednej paczce, później trzeba wystawić pull request, a później trzeba spublishować, później trzeba zupdate'ować kolejne repozytoria o tą paczkę, trzeba znowu wprowadzić zmiany, kolejne pull requesty, i to się zaczyna tak stopniowo narastać. Co powoduje, że w pewnym momencie stwierdzam, że jednak nie chcę tego robić i po prostu prowadzę tylko w jednym miejscu. Więc zaczynam tak naprawdę wprowadzać złe praktyki. I żeby nie było, multi-repo ma też pewne zalety w stosunku do monorepo. I pierwszym z nich jest performance, ale to jest performance bardziej na zasadzie, że w przypadku monorepo muszę ściągnąć całe repozytorium naraz, a w przypadku multi-repo mogę ściągnąć konkretne repozytorium i wprowadzać zmiany tylko w nim. Więc nie wymaga to od razu dla mnie ściągania. Wszystkich możliwych, właściwie jakby całego codebase'u, gdzie to też nie jest do końca prawda, bo na przykładzie Google'a tak naprawdę można mieć narzędzia, które pozwolą jednak ściągnąć tylko konkretne projekty, które faktycznie potrzebujemy modyfikować. Ale jest ostatni aspekt, który wydaje mi się być znaczący, jeśli chodzi o decyzję o tym, czy dzielimy projekty na nam prowadzimy projekty ze względu na monorepa czy multirepa, jest to accessibility i chodzi tutaj o nadawanie uprawnień i dostępu do repozytoriów. I wydaje mi się, że to jest takie miejsce, gdzie bardzo silnie działa prawo Conwaya, czyli struktura naszego kodu będzie odpowiadała strukturze naszej organizacji. Więc jeżeli będziemy mieli dla przykładu rozbite teamy backendu i frontendu, które nie będą zbytnio się ze sobą komunikować, to najprawdopodobniej stworzą one dwa różne repozytoria. Podczas gdy jeżeli będziemy mieli teamy, które są, są dość silnie spięte i w, albo, to może być nawet jeden team. team full stackowy, który będzie się zajmował jednym i drugim, to najprawdopodobniej oprom swoje rozwiązanie o Monorepo. I są jeszcze takie dwa aspekty, gdzie jakby nie przyznaję, które z rozwiązań jest lepsze. Pierwszym z nich jest zarządzanie dependencjami i w przypadku Monorepo jest to o tyle proste, że wystarczy jeden tool, aby na tym zapanować gdzie w przypadku multi repo, no właśnie, czy jedno rozwiązanie, czy jakieś skrypty, żeby to wszystko ze sobą organizować, jest tu wiele możliwości i ciężko zdecydować właściwie, czy, czy jest to dla nas lepiej, czy gorzej. I drugim aspektem jest konfiguracja, gdzie w przypadku monorepo można stworzyć jedną konfigurację do zarządzania wszystkimi paczkami, Oczywiście nie jest to do końca prawda, bo zawsze można stworzyć wiele konfiguracji, żaden problem, ale jest to dużo łatwiejsze tutaj, żeby mieć jedną. W przypadku multi-repo również mogę stworzyć jedną. Najprawdopodobniej skończy się to w tym, że zostanie ona wyciągnięta do osobnego repozytorium, będzie spółdzielona przez wszystkie paczki. Co w praktyce, uwzględniając tarcie projektów, tak naprawdę prędzej czy później skończy się tym, że i tak będziemy mieli N różnych konfiguracji. I w tym odcinku skupię się na pierwszym z tych zagadnień, czyli na zarządzaniu dependencjami. I tym jednym tulem będzie właśnie Lerna. I mój przykład: OPRE O3. Paczki. Pierwszą z nich będzie backend, który będzie wystawiał posortowaną talię kart. Drugą z nich będzie frontend, który tą talię kart będzie wyświetlał oraz będzie możliwość klikania sobie po tych kartach, gdzie po kliknięciu karty inne wyświetlają się, czy są słabsze, czy gorsze. Oraz paczkę korową, do której będzie wyciągnięta cała logika, która jest związana z kartami. Można ją nazwać taką paczką biznesową. I ta paczka będzie współdzielona przez backend oraz frontend. I całe rozwiązanie stworzę w oparciu o narzędzie Lerny które pomoże mi organizować to monorepo. Wszystkie projekty będą JavaScriptowe i będą stworzone przy użyciu boilerplate'a Neutrino. Dobrze, to zaczniemy od zainicjalizowanego repozytorium. Będziemy chcieli zainstalować w nim paczkę Lerna. Dobrze, i w momencie kiedy Lerna została zainstalowana, będziemy chcieli zainicjalizować monorepo i będziemy to robić przy użyciu mpnx lerna init. I pojawiło się tutaj dwie nowe rzeczy. Pierwszym z nich jest konfiguracja lerny, gdzie mówimy, gdzie będą tak naprawdę przechowywane nasze paczki i będą się one znajdować w folderze packages, który na razie jest pusty. I warto tu też dopowiedzieć, że lern -na daje nam dwie możliwości wersjonowania. Pierwszą z nich to jest domyślna, gdzie wszystkie paczki będą posiadały dokładnie tę samą wersję, a druga to jest wersja independent, czyli każda paczka będzie posiadała swoją wersję niezależnie. Dobrze, w tym momencie będę chciał stworzyć trzy paczki przy użyciu boilerplate'a Neutrino więc przejdę do folderu packages i wykorzystam komendę mpx neutrino project i zacznę od projektu korowego. przy okazji już stworzę sobie trzy kolejne konsole drugim projektem będzie backendowy i trzecim projektem będzie frontendowy I teraz mogę wybrać, jaki rodzaj paczki chcę stworzyć. W przypadku korowej będzie to paczka library dla WebOr.js Node, tak. Testy w JS-cie i domyślne BNB ESLint. Dla backendu będzie aplikacja nodeowa, reszta tak samo. A dla frontendu Reaktowa i reszta tak samo. I podczas gdy się wszystko instaluje, to warto wspomnieć, czym jest Neutrino. Neu, Neutrino jest to boiler projekt, który poz, pozwala postawić projekty JavaScriptowe i ma wiele możliwości konfiguracji. Przede wszystkim jest to konfiguracja w trakcie tworzenia projektów, gdzie mogę wybrać, czy chcę mieć do czynienia z Nodem, Reactem czy jakimiś innymi, jak chcę mieć testy, jak chcę mieć skonfigurowanego Eslinta. Ale na tym się to nie kończy, ponieważ później Neutrino daje możliwość konfiguracji samych projektów w bardzo przyjazny sposób, gdyż mamy do czynienia z plikiem Neutrino RCJS i mamy całą konfigurację całego projektu w jednym miejscu, więc mogę sobie to modyfikować w dowolny sposób, co najprawdopodobniej pokażę w kolejnym odcinku. W momencie już mogę zacząć wykorzystywać komendy z Pierwszy z nich to po prostu najbardziej prymitywny, czyli wypiszemy sobie, jakie mamy paczki w projekcie. Jak widać, stworzyliśmy trzy paczki: backendową, korową i frontendową. Można to wypisać na wiele sposobów. Mogę w wersji długiej, gdzie będę miał jeszcze wypisane dodatkowo wersje, i mogę na przykład na tym etapie już wziąć i uruchomić jakąś komendę. W tym wypadku sobie uruchomię na przykład linta. I jak widać wszystkie przechodzą, no bo dopiero co zostały utworzone. Co więcej, komenda run w tym momencie była wykonywana sekwencyjnie przez wszystkie paczki. Można to również odpalać równolegle przy użyciu komendy parallel. Przy się nie mylę, dokładnie parallel wypisze troszkę więcej informacji. Analogicznie będzie z testami. Domyślnie powinien być po jednym teście w każdej paczce. Więc jeżeli wykonam run test, to w podsumowaniu wypisze mi, że wszystkie przeszły. Jeżeli odpalę to równolegle, to przy okazji wypisze mi output z tych testów. I kolejną rzeczą, którą warto wspomnieć jest to, że jeżeli byśmy nie chcieli odpalać komendy na przykład test w każdej z tych paczek, to zawsze można stworzyć scope i podać paczki, w których faktycznie chcę odpalić sobie daną komendę. W tym momencie odpala sobie w korze. Jak widać, wykonało się tylko i wyłącznie w korze. Mogę podawać wiele parametrów, ale w tym momencie muszę to w... podawać w I w Jak widać, korowa i backendowa paczka wykonała komand testów. To w tym momencie to już warto pójść za ciosem i uruchommy sobie projekty. Oczywiście nie będziemy chcieli uruchamiać paczki korowej, bo to tu nie ma większego sensu uruchomimy sobie paczki frontendowe i frontendową i backendową, a więc uruchamiam na ram start w scope oczywiście backend frontend i oczywiście będę chciał je odpalić równolegle. pozwolę sobie odpalić w ten sposób. Jak widać pojawiła się. Powitanie z paczki frontendowej. Jeżeli uruchomię, odświeżę sobie backendową, to jak widać, pojawia mi się powitanie z paczki backendowej. Więc wróćmy do kodu. I na tym etapie chcielibyśmy teraz połączyć paczkę korową z backendową oraz frontendową. Można to zrobić przy użyciu komanda add, gdzie podam. Którą paczkę chcę faktycznie dodać do projektów. Jeżeli wywołam to w tej formie, to kor zostanie doda dodany do każdej paczki w Monorepo, z wyjątkiem oczywiście samej siebie, aczkolwiek istnieje też możliwość instalowania niezależnie paczek. Mógłbym sobie na przykład zainstalować wszędzie loudasza i zostanie on dodany do każdego projektu. Także na razie dodajmy paczkę korową do całej reszty. Jak widać, dość szybko to poszło. Żeby się upewnić, że faktycznie to zadziałało, wejdźmy sobie do paczki frontendowej i jak zauważymy, core został dodany do dependencji. Analogicznie, w backendzie core jest dodany do dependencji. I tak jak na początku wypisywałem listę packages w naszym monorepo, to. Jeżeli wypiszę ją teraz, oczywiście wyjdzie dokładnie do samo, backend core frontend, ale mogę to wypisać jeszcze w jeden sposób przy użyciu sortowania topologicznego, które w największym skrócie zwróci mi te paczki w kolejności w jakiej powinny być uruchamiane. Czyli najpierw jest uruchamiana paczka korowa, ponieważ od niej zależy cała reszta, a dopiero są później uruchamiane paczki backendowe i frontendowe, ponieważ zależą od korowej. I bardziej skomplikowany pro projekt, tym. Dla nas będzie to o wiele trudniej zauważyć, które paczki tak naprawdę inicjalizują się pierwsze. A przy użyciu listy posortowanej topologicznie od razu wiadomo, jak tak naprawdę te paczki są zorganizowane. Kolejną również fajną komandą, który a właściwie parametrem do komanda listy jest wyświetlenie grafu. Gdzie pokaże nam tak naprawdę wszystkie zależności, jakie mamy w naszych paczkach. W korowej oczywiście na chwilę obecną kompletnie nic nie mamy. W backendowej jest nasza paczka korowa, a we frontendowej jest korowa i oczywiście bliżej związane z Reactem. Jeszcze tak odnośnie sortowania topologicznego, jeżeli bym teraz wziął i odpalił builda dla naszych paczek i nie paralel, tylko faktycznie, żeby odpalić to sekwencyjnie, to jak zauważymy. Najpierw zostanie zbudowana paczka korowa, teraz backendowa i dopiero na koniec frontendowa. Więc jak widać, Lerna respektuje kolejność, właściwą kolejność uruchomieniu skryptu w naszych paczkach ze względu na nasze dependencje. I tak jak wcześniej mówiłem, że można tworzyć dependencje pomiędzy paczkami, to dodajmy sobie jeszcze lodasha do, do na przykład naszej paczki korowej. I wyświetlmy teraz jeszcze raz. To jak wygląda graf jak widać w naszej paczce korowej znajduje się loadash, co faktycznie odpowiada stanu rzeczywistemu, gdyż jak wejdę sobie do to widzę, że mamy to loadasha. Kolejną fajną możliwością, którą daje nam Lerna jest możliwość poczyszczenia wszystkich no -dusów. Czasami się to przydaje, tylko służy command clean. Oczywiście zapyta się nas od razu, czy faktycznie chcemy to zrobić. I jak wyczyścimy wszystkie moduły, to pojawia się teraz pytanie, jak tak naprawdę zbudować wszystkie, jak, jak odpalić komand MPMI we wszystkich naszych pakedzach. Można to zrobić jakby ręcznie, ale Lerna daje nam możliwość zainicjowania wszystkich naszych pakedzy przy użyciu Bootstrapa. I Bootstrap działa w taki sposób, że on przechodzi przez wszystkie package, wykonuje komand MPMI. Ale przy okazji respektuję również paczki, które znajdują się wewnątrz naszego repozytorium. Bo gdybyśmy weszli sobie do paczki na przykład frontendowej, odpali npm i oczekiwali, że zainstaluje na przykład Cora, to tak naprawdę najprawdopodobniej to się wszystko wykrzaczy. Co zresztą możemy nawet zrobić. Frontend i, Aha, no tak, bo znajduje się w package'ach. I odpalmy sobie tutaj MPMI. Kilka to zajmie, ale podejrzewam, że za chwilę pojawi się error, ponieważ nie będzie potrafił znaleźć paczki chorowej. Jak możemy zauważyć, faktycznie komenda npmi się Node module core, nordBlue core, więc wróćmy z powrotem do głównego katalogu. I komenda bootstrap wykona we wszystkich paczkach komenda npmi. Jednakże poradzić sobie jest również z zainstalowaniem paczki korowej, a gdyby nasz projekt był dużo większy i byłoby dużo więcej dependencji, to oczywiście ogarnie wszystkie te dependencje. No jak możemy w tym momencie zauważyć, faktycznie wszystkie nasze paczki zostały zbootstrapowane. Wszędzie znajdują się no, modulsy, więc został jeszcze tak naprawdę ostatni komand, który warto pokazać. Jest to komand, gdzie można odpalić customowe mm, komandy. To jest exec, i akurat tu mi się pojawiło z npm już wiemy, że to nie zadziała, ponieważ nie zostanie ogarnięta paczka korowa. Ale możemy wywołać inne komandy. Nawet mogę zrobić po prostu wprost run lint, który zadziała dokładnie tak samo, jakbym odpalił lr na run lint. Efekt jest dokładnie ten sam. Mogę wykonywać bardziej jakieś złożone operacje w środku. Ostatnią rzeczą, jaka została nam do zaimplementowania, jest zaimplementowanie naszej domeny z kartami. Ja tutaj jednak, że troszkę oszukam i od razu sobie ściągnę już wersję gotową no sobie to też zbuduję a no, właściwie zbootstrapuję dobrze, więc wszystko zostało zbootstrapowane, no to w tym momencie to co chcemy osiągnąć to palenie naszego projektu I oczywiście nie zadziałało to do końca, ponieważ nie potrafi znaleźć naszej paczki korowej, więc należałoby ją jeszcze wpierw zbudować. Co możemy wykonać przy użyciu komanda build. Dla skopu oczywiście Core, a następnie odpalenie całego projektu. Oczywiście Slin tam się gdzieś jeszcze może po drodze wywalić. Na już cała aplikacja się odpaliła. I jak wyjdę sobie i zrifisuję stronę, to pojawiła się nasza aplikacja z kartami, gdzie, tak jak wcześniej mówiłem, po kliknięciu danej karty reszta się podświetla w zależności od tego, czy to są słabsze karty, to one są na zielono, czy mocniejsze, to są na czerwono, te same na niebiesko. I projekt jest zbudowany w taki sposób, że w naszej paczce korowej mamy prostą logikę do naszych kart, mamy wypisane ich wartości, mamy wypisany ich rodzaj. Mamy jeszcze translację do wartości danej karty, dzięki czemu jesteśmy w stanie powiedzieć, która karta jest większa, która mniejsza, i ewentualnie odpowiedzieć, która jest dokładnie taka sama. Oraz mamy bardzo prostą logikę do tworzenia dali kart. Po prostu bierzemy wszystkie ich wartości i rodzaje i tworzymy z nich karty, i przy okazji wykorzystujemy metodę shuffle z do ich posortowania, co jest wywoływane na backendzie w index.js. Mamy Zaimportowano naszą paczkę korową i mamy wykorzystaną naszą metodę z scora do stworzenia posortowanej talii kart. A w przypadku frontendu wyświetlamy te karty. Najpierw, tak naprawdę, strzelamy do api, do naszego backendu, wyciągamy nasze karty do stanu, a następnie nasze karty mapujemy do poszczególnych naszych kart, gdzie karty są wyświetlone przy użyciu obrazków, tak jak. Pokazane w przeglądarce. Więc jak widać, można w bardzo prosty sposób zaimportować sobie nasze metody z paczki korowej i wykorzystywać je. W paczkach backendowych i frontendowych. W dzisiejszym odcinku pokazałem Wam, jakie są różnice pomiędzy monorepo a multi-repo, jakie są aspekty, na które warto zwrócić, zwrócić uwagę, zanim wybierzemy, czy chcemy pracować w monorepo czy multirepo, oraz w jaki sposób można realizować monorepo przy użyciu narzędzia Lerny. I jak pokazałem, Lerna dostarcza bardzo wiele komandów, które pomagają nam organizować nasze package'e w ramach jednego repozytorium. I z mojej takiej praktyki, praca z Lerną należy do jednej z przyjemniejszych. Więc jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie śmiało je w komentarzach oraz również, jeżeli macie jakiś feedback na temat tematu tego odcinka czy sposoby jego realizacji, śmiało również piszcie. Dzięki i do zobaczenia!